przegrywacie 2-5 w Zielonej Górze, to chyba koniec już marzenia o awansie do pierwszej ligi. No już nawet chyba matematycznie jest, że tak powiem, pozamiatane. No to jest prawda. No. Wielkie nadzieje mieliśmy, pokładaliśmy w ten sezon, że awansujemy. No nie udało się. Cóż, no jest to jedna z gorszych sytuacji dla zawodnika. Przegrywa się 2-0, doprowadzi się do remisu, ale później znowu 3 bramki. Co się stało? No to jest ciekawe pytanie, ponieważ w sporcie, w piłce nożnej doprowadzić 2-0 do 2-2 to jest naprawdę duża sztuka już i uważam, że w jakiś sposób powinniśmy bardziej to szanować i dalej spokojnie grać, tym bardziej, że naprawdę chyba czasu po drugiej bramce jeszcze było dużo, dlatego jest to jakiś tam mały skandal, że straciliśmy tak łatwo 3 bramki, tym bardziej, że byliśmy w psychologicznej przewadze, ponieważ dogoniliśmy wynik. Lechia was zaskoczyła? Nie zaskoczyła nas, tym bardziej, że znamy wyniki i są naprawdę one dobre od jakiegoś czasu, dlatego byliśmy przygotowani na to, że będzie ciężko. Zresztą w drugiej lidze naprawdę no, nie ma łatwych meczy, ponieważ tym bardziej, że na przykład Lechia gra inaczej, załóżmy z teoretycznie słabszymi zespołami, a inaczej gra całkowicie z nami.